Dzień dobry, temat dzisiejszej lekcji chemii to atomy i cząsteczki, myślnik masa i rozmiary. Mamy dzisiaj temat, który będzie wymagać od Was dużej ilości wyobraźni, a to ze względu na to, że samych atomów czy samych cząsteczek pokazać się jako tako nie da. Sami jesteśmy z takich właśnie cegiełek, jeśli można tak ująć, sami jesteśmy z tego zbudowani, więc ciężko, żebyśmy zaobserwowali coś, z czego sami jesteśmy stworzeni. Także wyobraźni tutaj trochę będzie trzeba dzisiaj użyć, żeby sobie pewne rzeczy uzmysłowić i uświadomić. Podczas tej lekcji proszę, abyście zwrócili uwagę na filmik przedstawiający podróż do wnętrza materii. Za chwilę ten film będziemy oglądać. Poza tym chcę, żebyście też jeszcze poznali na dzisiejszej lekcji definicję atomu, pierwiastka i związku chemicznego, rozmiary i masy atomów, jak one są duże, jak no, bardzo trzeba będzie się wysilić, żeby zrozumieć ich w ogóle rozmiary i masę. Poznamy też założenia teorii atomistycznej Johna Daltona, a także zrobimy sobie schematyczny model mieszaniny i związku chemicznego właśnie w ujęciu teorii atomistycznej. Przechodząc do filmiku, bo od tego tą lekcję chciałbym zacząć. No, powinniśmy mieć świadomość, jak bardzo małe są atomy i jak bardzo małe są to indywidua. Tylko może jeszcze zanim filmik wystartuje, może jeszcze jedną rzecz jeszcze pokażę. Mianowicie, kiedy chcemy sobie zobrazować, jak dzieli się 1 metr na milimetry, no to możemy zrobić następujący eksperyment myślowy. Tutaj w tym momencie w dłoniach trzymam linijkę szkolną, linię szkolną, która ma długość 1 metra, czyli odtąd dotąd, tak jak trzymam, to jest 1 metr. Jak wygląda 1 mm? Każdy może zobaczyć na swojej linijce szkolnej, ja zrobię nawet specjalnie zbliżenie, czyli tutaj między jedną kreską a drugą na działce linijki mamy dokładnie 1 mm. A więc przyrównanie 1 mm do 1 metra mamy tak. Jak się przyjrzymy, no to w zasadzie przy takiej dużej odległości 1 mm bardzo ciężko jest w tym momencie dostrzec. I ten sam problem czeka nas w momencie, kiedy będziemy chcieli zobaczyć właśnie rozmiary poszczególnych atomów. I teraz, żeby można było sobie uzmysłowić, no jak bardzo są to małe kulki, bo atomy mają kształt kulisty, więc należałoby 1 metr, taką długość, pociąć sobie na 1000 części, tak żeby uzyskać ten właśnie rzeczony 1 mm. Czyli taki eksperyment możemy wykonać, taki eksperyment myślowy w takich właśnie warunkach no, normalnych. I teraz, kiedy zrobimy następującą rzecz, ten 1 mm, czyli o taką odległość między jedną kreską a drugą, potniemy sobie na 1000 części i jedno tysięczne z tego weźmiemy, to uzyskamy 1 mikrometr. 1 mikrometr, no to tutaj już ciężko będzie pokazać, to naprawdę jest już mała odległość między jedną działką a drugą. Ale i to nie jest jeszcze szczyt możliwości, których można dokonać, bo ten 1 mikrometr można znowu podzielić na 1000 części i 1/1000 z tego mikrometra to będzie właśnie 1 nanometr. I rzędu właśnie nanometrów są właśnie atomy, dlatego to tak bardzo małe właśnie części materii. I jak bardzo małe, to właśnie na tym filmiku sobie obejrzymy. Więc mając na uwadze to, co tutaj chwilę temu pokazałem z tymi linijkami, jak bardzo dzielimy sobie właśnie te części metra, uzyskujemy właśnie odpowiednio mniejsze odległości. No i teraz, jak bardzo małe są te atomy. Czyli startujemy z poziomu 1 metra, czyli tego poziomu, tak jak my tutaj obserwujemy po prostu w życiu codziennym, tak, z tej odległości, którą mamy. Tutaj mamy podane rzędy wielkości, akurat startujemy od metra, tutaj podane jest w wersji potęgowej, czyli 10 do potęgi 0, a więc mamy 1 metr. I teraz jak będziemy oglądali filmik, będziemy uzyskiwali przybliżenie, ja pozwolę sobie tutaj skomentować, co tak naprawdę widzimy. Czyli teraz mamy rząd 10 centymetrów, a więc no, rozmiary jeszcze niespecjalnie takie zatrważające, 10 do potęgi minus 1 metra, teraz 10 do minus 2, czyli rzędy 1 cm, czyli przyglądamy się naszej skórze na dłoniach, już jakieś włoski widać, robimy zbliżenie jeszcze bardziej,
a więc rzędu 1 mm. Mamy teraz przedstawiony obraz, jakie duże mamy zbliżenie. Teraz rząd 100 mikrometrów, czyli 10 do potęgi minus 4 metra i już widać w tym momencie komórki naskórka. Robimy zbliżenie jeszcze bardziej, mamy 10 mikrometrów, a więc już widać z czego jest zbudowana pojedyncza komórka. Robimy zbliżenie jeszcze bardziej, rzędu 1 mikrometr, a więc mamy zbliżenie na poszczególne organela komórkowe, także to jeszcze nie jest wszystko. Mamy już 100 nanometrów i tutaj już widać większe skupiska białkowe, także co my tutaj mamy dalej? No, musimy poczekać jeszcze to zbliżenie trzeba wykonać jeszcze bardziej. No i zobaczcie już w tym momencie, o tutaj można dostrzec takie kulki, tutaj może zatrzymam w tym momencie, czyli rzędu 10 nanometrów. To już te kulki, które można dostrzec, one nie są co prawda ostrych kształtów, ale już się to da w tym momencie dostrzec. To właśnie te malutkie kuleczki, to są właśnie atomy. To już są części białka, które są zbudowane z pojedynczych atomów, już można próbować wskazać. Tu mamy atom, tutaj mamy atom. Te atomy poszczególnych pierwiastków, które no, są takie same, tak? Jeżeli to jest na przykład węgiel, tu węgiel, zostały oznaczone tutaj takim samym oznaczeniem kolorycznym, tak? Takie same kolory mają te kulki. Tak samo na przykład kulki różowe, tutaj mogą być na przykład, nie wiem, na przykład atomy tlenu. To też po prostu, żeby łatwo można było się zorientować, no, który atom danego pierwiastka w którym miejscu się znajduje. Przy czym należy mieć świadomość tego, że atomy same z siebie kolorów żadnych nie posiadają. Te oznaczenia kolorymetryczne, te kolorki, mają nam pomóc w identyfikacji poszczególnych pierwiastków. To są tylko i wyłącznie modele. One mają nam tylko uświadomić, który atom pierwiastka znajduje się w którym miejscu. Same natomiast atomy jako tako barwy żadnej nie posiadają. Tutaj jest po prostu to tylko uproszczenie dla nas. Atomy kolorów żadnych nie mają. Nie są zabarwione na czerwono, na czarno, na pomarańczowo czy na różowo. Tutaj to są właśnie twory, które są bezbarwne. Natomiast z czym się ta barwa wiąże, to jeszcze będziemy o tym sobie mówili na lekcjach fizyki. Czyli tak małe mamy tutaj rozmiary tych naszych atomów. Jak zrobimy zbliżenie jeszcze trochę bardziej, to już te kulki można trochę wyraźniej dostrzec. Zobaczmy, co jeszcze jest w tych atomach, bo o tym też będziemy się tutaj uczyli. Czyli wybieramy sobie jakiś jeden atom i mamy zbliżenie. No i w pewnym momencie widzimy ciemność. No, nie ma nic, a zbliżenie wykonujemy w dalszym ciągu. Te kropki, które latają, to są elektrony, czyli dochodzimy do rzędu pikometrów, a więc 10 do potęgi minus 11 metra. Mijamy kolejną powłokę elektronową, czyli po prostu obszar, w którym się znajdują te cząstki, w których jest zbudowany atom. Robimy zbliżenie jeszcze bardziej. No i coś tam już możemy dostrzec. Mamy powiększenie 10 do minus 13 metra, a więc są to femtometry. I to, co tutaj obserwujemy, to takie malutkie, jest właśnie jądro atomowe. I jak jądro atomowe jeszcze zrobi się troszeczkę większe, zróbmy zbliżenie, o, widzimy, że kulki są oznaczone dwoma kolorami, kolorem czarnym i kolorem białym. Są to oznaczone cząstki elementarne, mianowicie jedne to są na przykład protony, a drugie są to neutrony. Często protony i często neutrony będzie jeszcze o tym na oddzielnej lekcji o budowie atomu. Także mamy tutaj bardzo, bardzo małe części, bardzo małe części, to zobaczcie 10 do minus 14 metra, czyli jeszcze trzeba byłoby dzielić, żeby w ogóle można było tutaj mówić o tym, z czym jest ten atom, z czego ten atom jest złożony. Polecam obejrzeć filmik w całości, także tak jak tutaj mówiłem, od granic wszechświata do kwarków, ale to już we własnym zakresie. Tymczasem wracamy do prezentacji multimedialnej, a więc po prostu, skoro już jesteśmy po tej podróży i mamy świadomość już tego, jak małe są to atomy, jak małe są rozmiary, to już możemy teraz mówić o dalszej części lekcji. Czyli tutaj ten filmik mamy już obejrzany, to teraz jakie są rozmiary atomów, tak jeszcze raz po kolei. Jeśli jądro atomowe byłoby wielkości piłeczki ping-pongowej, czyli taką małą część byśmy chcieli powiększyć na jakiegoś takiego sensownego rozmiaru, to uwaga, taki atom byłby wielkości boiska piłkarskiego,
To jądro atomowe musielibyśmy na środku boiska umieścić tak, żeby była jakaś sensowna odległość. I dopiero na końcach, na obrzeżach tego boiska, gdybyśmy umieścili elektrony, no to tutaj mielibyśmy pogląd na to, jak duży ten atom by tutaj był. Co więcej, te cząstki, które tam mrugały, jeszcze zanim pokazałem jądro atomowe, to były właśnie elektrony. I żeby pokazać w tej skali, jak duży jest elektron, no to uwaga, elektron byłby wielkości, uwaga, ziarnka piasku i ten ziarnko piasku musiałoby szybciutko okrążać cały stadion praktycznie naokoło, więc naprawdę bardzo, bardzo małe rozmiary. Popatrzmy dalej, czyli 1 centymetr, który tutaj mamy zapisany, to jest 10 do potęgi minus drugiej metra, 1/100 metra. A jaka jest piłeczka ping-pongowa, to myślę każdy wie, więc naprawdę o małych rozmiarach tutaj, bardzo małych rozmiarach nawet mówimy. Gdybyśmy chcieli właśnie jeszcze raz ten mega zoom, tę podróż do wnętrza materii odbyć jeszcze raz, tylko w takich częściach elementarnych, no zobaczcie, tutaj powiedzmy, że mamy fragment rękawicy, powiększamy sobie, tak żeby dostrzec pojedyncze atomy. Dalej atomy byśmy musieli znowu właśnie rozkładać na czynniki pierwsze, tak żeby można było dostrzec elektrony. Tu akurat te modele nie mają zachowanej skali, no ale to tak, żeby sobie jakoś to uświadomić, jak to jest, z czego to jest zrobione. Także jeden pojedynczy atom dalej się składa z elektronów, składa się z jądra atomowego. Natomiast jądro atomowe, popatrzcie dalej, mamy protony i mamy neutrony. I same protony i neutrony, zresztą w ogóle cząstki elementarne, elektrony zresztą także, składają się jeszcze z mniejszych części, a mianowicie te części nazywają się kwarkami. Kwarki, przynajmniej z tego co wiemy na dzień dzisiejszy, nie posiadają wewnętrznej struktury, a przynajmniej jeszcze do tego nie doszliśmy. Obecny stan wiedzy nie pozwala nam jeszcze powiedzieć na to, czy ten kwark da się jeszcze bardziej podzielić. Czy to już jest granica, na której opieramy się, jest to granica fundamentalna, nieprzekraczalna, czy jednak jeszcze, czy jeszcze bardziej możemy ten kwark podzielić, czy jeszcze na coś mniejszego nam się to nie dzieli. Obok macie wypisane jeszcze wybrane przedrostki, czyli nano do 10 do potęgi minus 9, pico 10 do minus 12, femto 10 do minus 15 i octo 10 do minus 18. Także tutaj przy tych małych rozmiarach no, trzeba mieć świadomość, że to naprawdę na bardzo, bardzo małe części ten 1 metr dzielimy, tak żeby sobie uświadomić, no, o jakich malutkich rozmiarach tutaj mamy. Temat jest tak najbardziej do przemyślenia i też wiem, że na to uczniowie z reguły trochę czasu potrzebują, bo o takich małych rozmiarach to chyba pierwszy raz w swojej edukacji się stykacie, żeby coś takiego małego tutaj sobie wyobrazić, a przynajmniej spróbować sobie to wyobrazić. Także trzeba to jeszcze przedstawić we własnym zakresie. Dobrze, mamy omówione mniej więcej rozmiary atomów, jak bardzo są małe. No i teraz pytanie brzmi, ile wynosi masa tych małych cegiełek, z których jesteśmy stworzeni. I także mamy tutaj do rozpracowania problem pierwszy, jaką masę w gramach ma jeden atom złota. Tutaj mamy pewną liczbę, która jest właśnie powiązana z masą atomu złota. No i żeby można było określić, jaka jest ta masa, no trzeba określić, no przez ile trzeba tą liczbę podzielić, czy przez 10, czy przez 100, czy przez 1000, czy przez ile, żeby właśnie masę pojedynczego atomu tutaj uzyskać. A więc, żeby taką masę tutaj mieć, musimy po prostu no, podzielić sobie przez odpowiednią liczbę. Także chciałbym, żeby teraz każdy zatrzymał za chwilę filmik, zastanowi się, przez ile tutaj ja powinienem podzielić, przez 10, czy przez 100, czy przez 1000, czy przez ile, żeby uzyskać rozmiary, uzyskać masę pojedynczego atomu. Także zatrzymajcie się i obstawiajcie, jaka liczba się tutaj powinna pojawić. Ja za chwilę podam rozwiązanie. Także zatrzymujemy filmik, myślimy, przez ile trzeba tą liczbę podzielić, żeby była masa jednego atomu złota. No dobrze, no i teraz zwykle w takiej chwili zaczyna się festiwal zer, czyli przez ile trzeba podzielić? Przez 100 trochę za mało. Przez 100 tysięcy to jeszcze też za mało. Czyli bardzo dużo zer. Musi być 10 do 1 i 26 zer, czyli mamy masę w gramach 3,3 razy 10 do potęgi minus 26, czyli ten przecinek trzeba przesunąć aż o 26 miejsc w lewo. I to jest wynik tylko w gramach. Żeby przełożyć to jeszcze na kilogramy, to jeszcze kolejne 3 miejsca trzeba dołożyć, czyli wyszłoby nam 3,3 razy 10 do potęgi minus 29 kg, czyli jeszcze mniej.
A więc rozmiary są naprawdę bardzo, bardzo małe. Chemicy stwierdzili, że takimi potęgami no, dosyć trudno będzie się posługiwać, a masy pojedynczych atomów są potrzebne do różnego rodzaju obliczeń. Więc stwierdzono, że wyrażanie masy atomowej w gramach jest no, co najmniej niewygodne. Dlatego też wymyślono jednostkę masy atomowej, którą nazwano unit i oznacza się ją literką U małe. Czyli w unitach jest dużo łatwiej manipulować tymi masami i łatwiej po prostu jest to przeliczyć. Oczywiście istnieje przelicznik z gramów na unity i vice versa, no ale w obliczeniach, które będziemy na lekcji wykonywać, przede wszystkim będziemy posługiwali się unitami. Tak, żeby nie pisać tam 10 do potęgi minus którejś, tylko po prostu, żeby te liczby no, były jakieś bardziej sensowne i rzeczywiście przystające do tego, co mamy w rzeczywistości. Także wymyślenie jednostki tutaj było konieczne, żeby można było się wygodnie tymi masami pojedynczych atomów tutaj posługiwać. Dobrze, to teraz przejdźmy do założeń teorii atomistycznej. Czyli założenie pierwsze, nazwa atom z greckiego atomos oznacza niepodzielny. Została stworzona przez greckich filozofów, którzy stwierdzili, że materia jest zbudowana z niepodzielnych cegiełek kulek. Czyli to, co tutaj chwilę wcześniej widzieliśmy na filmiku, to co wcześniej opowiadałem, właśnie jest związane z definicją atomu. A z greckiego tomos znaczy dzielę. Czyli jak dodamy literkę A przed tomos, no to uzyskamy niepodzielne, tak? Czyli coś, co się podzielić nie da. Bo przez bardzo długi czas myślano, że atomy to takie twory, które się podzielić nie da, no ale czasem jak wiedza chemiczna i fizyczna zresztą też się rozwijały, no się okazało, że jednak pewne zjawiska no, są trudne do wytłumaczenia i jak zaczęto dokładnie przyglądać się, z czego atom jest, czy może być z czegoś zbudowane, to wtedy naukowcy doszli do wniosku, że jednak no, coś tam w środku jednak musi być. Czyli ten niepodzielny, ten, który miał tutaj bardziej się nie dzielić, okazało się, że jednak jest podzielny i da się jeszcze podzielić na mniejsze części. Na dzień dzisiejszy wiemy, że możemy podzielić na protony, neutrony i elektrony dany atom. Mało tego, każdą z tych cząstek, czyli proton, elektron i neutron, możemy podzielić na jeszcze mniejsze części, czyli na kwarki. Czy kwarki da się podzielić jeszcze bardziej? Na dzień dzisiejszy tego jeszcze nie wiemy, ale nauczeni tym, że no, nie można mówić nigdy, możliwe, że za jakiś czas się dowiemy, że kwarki jeszcze są z czegoś złożone. Z czego? Czas pokaże. Na dzień dzisiejszy wiemy, że to jest najmniejsza część, którą nam się udało wykryć, to co najmniejsze udało nam się stwierdzić. Także w przypadku tej definicji filozofowie myśleli, że tutaj bardziej się podzielić nie da, a jednak okazało się inaczej. No ale jeszcze o tym będziemy też sobie na lekcjach chemii, lekcjach fizyki o tym wspominali. Także założenie pierwsze znamy, czyli materia jest zbudowana z kulek, czyli z atomów. I teraz a propos tego właśnie założenia, jak będzie wyglądał model pierwiastka chemicznego, związku chemicznego i mieszaniny. Załóżmy, że mamy taki prostokąt, kulki w miarę duże, zamalowane na kolor niebieski, to po to, żeby sobie wiedzieć, czy chodzi o pierwiastek, na przykład jakiś pierwiastek A, dowolny pierwiastek bez konkretnego wskazania. Podobna sytuacja z pierwiastkiem B, też jakiś dowolny w tym momencie. Chodzi mi tutaj o to, żeby pokazać, że te dwa pierwiastki się różnią rozmiarami atomów. Czyli tutaj kulki są trochę większe, tutaj są trochę mniejsze. To jest pierwiastek A, to jest pierwiastek B. Kiedy takie dwa pierwiastki ze sobą zmieszamy, czyli szaleczka mieszanie, uzyskamy mieszaninę pierwiastków A i B, czyli mniejsze atomy wejdą pomiędzy te przestrzenie, które są między większymi atomami, czyli uzyskamy coś takiego. Czyli mieszanina pierwiastków będzie wyglądać w taki sposób i kiedy wywołamy reakcję chemiczną między pierwiastkiem A a pierwiastkiem B w takiej mieszaninie, to pozwolimy na połączenie się tych pierwiastków ze sobą w charakterystyczny dla siebie sposób, w wyniku czego otrzymamy związek chemiczny AB. Czyli te atomy, te kulki żółte z kulkami niebieskimi będą się ze sobą łączyły, będą tworzyły w miarę stabilne połączenie i takie połączenie co najmniej dwóch atomów będziemy już nazywali cząsteczkami, a że są to dwa różne pierwiastki, to są cząsteczki, modele cząsteczek związku chemicznego. Także tak wygląda pierwiastek A, tak pierwiastek B. Tu jest mieszanina pierwiastków A i B, natomiast na końcu związek chemiczny, czyli różnica między mieszaniną a związkiem chemicznym jest taka, jak tutaj widać. Tutaj nawet specjalnie zmieniłem kolor poszczególnych atomów, troszeczkę w innym odcieniu je tutaj dobrałem, tak żeby pokazać, że tutaj rzeczywiście mamy trwałe połączenie tych pierwiastków,
i tworzą nam zupełnie coś nowego. A przecież taka jest idea reakcji chemicznej, żeby otrzymywać nowe substancje. I też tutaj można to w taki sposób przedstawić. To teraz definicji ciąg dalszy, czyli pierwiastek chemiczny, czyli zbiór takich samych atomów. Jeżeli weźmiemy sobie na przykład trzy kulki koloru białego i oznaczymy je literą H, czyli symbolem odpowiadającym wodorowi w układzie okresowym, no to będziemy mieli zbiór takich samych pierwiastków. Możemy powiedzieć, że to jest zbiór takich samych atomów, a więc będzie to nasz pierwiastek. Najmniejsza część pierwiastka chemicznego, która zachowuje jego właściwości, to atom. I tutaj mamy przykładowo dużą czerwoną kulkę oznaczoną literką O i to będzie atom na przykład tlenu. Oczywiście chodzi tutaj mi tylko i wyłącznie o model, bo tak jak powiedziałem wcześniej, same z siebie atomy kolorów nie posiadają. To jest tylko po to, żeby po prostu sobie uświadomić, no, gdzie, który atom pierwiastka danego rodzaju się w tym miejscu w danym związku chemicznym znajduje. Dalej, następna rzecz to cząsteczka, czyli inaczej mówiąc molekuła. Składa się z atomów, jest to najmniejsza część związku chemicznego zachowująca jego właściwości. Czyli najmniejsza cząsteczka, którą możemy utworzyć, to absolutne minimum, to jest przynajmniej połączenie dwóch atomów, przynajmniej dwóch. W przyrodzie często się zdarza tak, że tych atomów połączonych ze sobą w sposób w miarę trwały jest zdecydowanie więcej. I tutaj mamy model cząsteczki wody, czyli jedna kulka czerwona połączona z dwiema kulkami białymi, czyli zobaczcie, tutaj jest jeden atom tlenu, tutaj są dwa atomy wodoru, więc gdybyśmy chcieli opisać to wzorem chemicznym, byłoby to zapisane H2O. Na pewno myślę, że to słyszeliście. Jeszcze o tym wzorem będziemy się uczyli, no ale już tutaj wspominam, że mamy małe podstawy właśnie do tego, żeby takie wzory tworzyć. Czyli na podstawie modelu możemy się zorientować, no, jakie atomy będą tworzyły dany związek chemiczny i w jakiej ilości one tutaj będą ze sobą połączone, w jaki sposób. Także pierwiastek chemiczny, atom i cząsteczka, definicje mamy omówione. I przejdźmy do kolejnych założeń teorii atomistycznej. Założenie drugie. Cząsteczki powstają w wyniku łączenia się ze sobą atomów. I te atomy mogą się tutaj łączyć naprawdę na różne sposoby. Możemy połączyć ze sobą atomy takich samych pierwiastków i tutaj otworzymy cząsteczki od choćby na przykład azotu, tlenu, wodoru, chloru. Są to cząsteczki gazów nieszlachetnych i to będą cząsteczki, które będą występowały w postaci dwuatomowej, czyli dwa atomy tego samego pierwiastka są ze sobą połączone. I takie cząsteczki będą się znajdowały choćby na przykład w powietrzu. Azot, składnik powietrza, cząsteczki dwuatomowe, ich model możemy przedstawić w taki sposób. Wzór chemiczny dla takiej cząsteczki to będzie N2. Dalej tlen, to z kolei dwa atomy tlenu połączone ze sobą, będzie zapisane wzorem chemicznym O2. Tlen też w powietrzu występuje. Wodór, to z kolei najmniejszy pierwiastek, jego atomy są tutaj najmniejsze, jeśli chodzi o rozmiary. I tutaj model cząsteczki wodoru mamy przedstawiony na slajdzie, a wzorem chemicznym możemy opisać to jako H2. Podobna sytuacja jest z chlorem. Tutaj z kolei mamy Cl2. To są gazy nieszlachetne i tutaj bardzo proszę, żeby te cztery gazy zapamiętać, bo na lekcjach chemii nie raz, nie dwa, nie trzy jeszcze będziemy sobie o tym mówili. Będę tutaj te wzory podane, przypominał, przywoływał. I ciała stałe, które są wyjątkowe, uważam, czyli cząsteczka fosforu i tutaj mamy połączone cztery atomy ze sobą i zapisujemy to w postaci jako P4. I jeszcze cząsteczka siarki, tu z kolei mamy połączone ze sobą 8 atomów, czyli zapiszemy to w formie wzoru chemicznego jako S8. Te rzeczy no, warto tutaj zapamiętać. Jeżeli połączymy ze sobą różne pierwiastki, to uzyskamy tutaj cząsteczki z kolei związków chemicznych. I przykładowe trzy związki chemiczne mamy tutaj przedstawione. Cząsteczka wody, model cząsteczki wody H2O, czyli mamy jeden atom tlenu, dwa atomy wodoru, to jest jeden przykład. Drugi przykład, dwutlenek węgla, o którym na pewno słyszeliście już wcześniej, czyli mamy CO2, a więc jeden atom węgla, który się znajduje na środku cząsteczki, po bokach mamy atomy tlenu, więc możemy to przedstawić w taki sposób. I jeszcze jeden związek chemiczny, który się nazywa amoniak. Jego wzór to NH3, czyli składa się on z jednego atomu azotu i trzech atomów wodoru, czyli mamy takie tutaj
połączenie. Także woda, dwutlenek węgla, amoniak to są przykłady właśnie związków chemicznych i tutaj jak widać są w każdej z tych cząsteczek co najmniej dwa rodzaje pierwiastków. Wodór tlen, czyli mamy dwa, węgiel tlen, znowu mamy dwa, azot wodór, czyli znowu dwa rodzaje pierwiastków. Tak to możemy tutaj sobie przedstawiać, jeszcze o tym dokładnie będziemy się jeszcze na lekcjach chemii uczyli. Także cząsteczki powstają w wyniku łączenia się ze sobą atomów, to jest drugie założenie. I myślę, że chyba z najważniejszych to będzie rzeczy tyle. Praca domowa dla Was do zrobienia. Uzupełnij poniższą tabelę poprzez przyporządkowanie nazw substancji oraz narysowanie ich modeli kulkowych, czyli mamy model kulkowy żelaza, wody, tlenu, miedzi, dwutlenku węgla i fosforu do narysowania. Czyli trzeba sobie podzielić najpierw te substancje na pierwiastki, na związki chemiczne, no i które będą w postaci atomów, które w postaci cząsteczek. Tutaj podpowiem, że atomy żelazo i miedź, tutaj te dwa, to na pewno na dziele przyporządkujemy do atomów. Czyli możemy tutaj dla żelaza narysować taką kulkę i podpisać symbolem Fe. Trochę niżej jedną kulkę, trochę większą z zapisem Cu, tak żeby pokazać atom żelaza, atom miedzi. Natomiast pozostałe pierwiastki, pozostałe substancje, które są wymienione, to już będą tworzyły cząsteczki. Tutaj mamy umieścić pierwiastki, tutaj związki chemiczne. Do pierwiastków na pewno trzeba będzie dać fosfor i na pewno trzeba będzie dać tlen, czyli cofamy się tutaj wcześniej i przerysowujemy te modele. Natomiast pozostałe rzeczy, dwutlenek węgla i woda, to już z kolei przyporządkujemy do związków chemicznych. Jeszcze będziemy o tym na lekcjach rozmawiali. Chcę, żebyście spróbowali sobie to podzielić, uzmysłowić to wszystko. No i cóż, myślę, że na tym lekcję zakończymy. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.